Państwu. Odwiedziłem dzisiaj pana Roberta Leśniekiewicza. No, osobę, która od dawien dawna zajmuje się różnymi tematami, którymi się powinni zająć naukowcy, ale którzy się do tego nie garną. Panie Robercie, proszę coś o sobie opowiedzieć. Dzień dobry Państwu. Zacznę od tego, że w ogóle zainteresowałem się tym właściwie od dziecka, jeszcze w szkole podstawowej. Czytając taki periodyk, jeszcze wtedy jak był Świat Młodych, nie wiem czy Pan pamięta. Oczywiście, że pamiętam. To był wspaniała rzecz, nie to co teraz. W każdym razie tam natrafiłem na artykuł właśnie poświęcony UFO, jeden w ogóle z pierwszych chyba jaki został napisany w tym kraju. No i to mnie wzięło. Zacząłem, prawda, czytać regularnie właśnie Świat Młodych, zacząłem czytać regularnie inne czasopisma, które byłem w stanie zobaczyć, znaczy dostać, kupić za moją, prawda, uczniowską kieszeń. I po pewnym czasie wpadła mi w rękę książka Janusza Tora, Latające talerze. No a potem to już poszło. Po studiach, kiedy już poszedłem służyć na granicę naszej ojczyzny, zaczął wychodzić cykl książkowy, w tej chwili to jest nasza Biblia polskich ufologów, Goście z kosmosu, Lucjana Znicza-Sawickiego. Także zacząłem czytać właśnie tą Biblię, że tak się wyrażę, i no, zacząłem, ponieważ znam kilka języków, zacząłem robić tłumaczenia przede wszystkim, wtedy jeszcze z angielskiego i szwedzkiego, dla redaktora Znicza, z którym się zresztą zacząłem współpracę od roku 1980 lub 81. w ramach Klubu Kontaktów Kosmicznych. No i ta współpraca trwała aż do czasu odejścia, prawda, mistrza Lucjana. No potem spotkałem się z Bronisławem Brzepeckim, z Krzysztofem Piechotą, w ogóle z tą czołówką ufologiczną tamtych czasów. Zaczęliśmy współpracę w ramach właśnie Klubu Kontaktów Kosmicznych, Grupy Badań NOL z Krakowa. Także no, do dziś dnia właściwie, no w tej chwili już za bardzo nie interesuję ufologią, bo mam ciekawsze tematy, ale no, na moim blogu od czasu do czasu pojawiają się właśnie materiały, które tłumaczę z rosyjskiego, z angielskiego, czeskiego, szwedzkiego, słowackiego, także no, nawet hiszpańskiego, które można przeczytać właśnie na blogu Wszechocean. Tam poza tym mam jeszcze inne artykuły dotyczące no, między innymi paleoastronautyki, dziwnych konstrukcji, tajemniczych katastrof i wielu, wielu jeszcze innych rzeczy. Także tyle mógłbym to powiedzieć w największym skrócie. No dobrze, zacznijmy w takim razie od tego tematu, od którego się zaczęły Pana zainteresowania, czyli od UFO. Mhm. Czym według Pana jest UFO? Znaczy, początkowo sądziłem jak zwykle, że, znaczy jak zwykle, jak uważa się powszechnie, jaki jest paradygmat, że UFO to są statki kosmiczne przybyszów z głębokiego kosmosu względnie, z innych planet, Układu Słonecznego nawet. Ale później, im bardziej poznawałem ten fenomen, stwierdziłem, że jednak, to znaczy, nie wykluczam tego, że są to pojazdy przybyszów z kosmosu, ale bardziej przemawia do mnie to, że mogą to być na przykład pojazdy spoza czasu. Naszych albo dalekich przodków, albo naszych dalekich potomków. Może tak to ujmę. Po prostu dlatego, że patrząc na zainteresowania tych, jak ja to mówię, upiastych, to oni interesują się przede wszystkim naszą historią. No i paroma takimi ciekawymi rzeczami, jak na przykład naszą genetyką. Co na ten temat właśnie pisałem w trzecim tomie mojej właśnie trylogii UFO i
pod właśnie w tomie UFO i czas, gdzie właśnie ująłem syntetycznie to zagadnienie. To by trzeba było powiedzieć cały tom. To chyba raczej za dużo czasu nie ma. Czyli całkiem prawdopodobne jest to, że nasi potomkowie w którymś tam pokoleniu wynajdą maszyny do podróży w czasie i przestrzeni. Oczywiście, dlatego że wie pan, na papierze to wygląda ładnie. Na papierze to jest wyprowadzone dokładnie. Tylko teraz cały problem polega na tym, żeby te równania przełożyć na technikę. To jest problem. Natomiast jeżeli idzie o podróże w czasie, to specjalnych problemów teoretycznych nie ma. Natomiast jest problem praktyczny. Po prostu nie mamy takich technologii. Jeszcze nie mamy. Albo nie wiemy, że mamy. Albo nie wiemy, że mamy, bo może ktoś to już wynalazł. I się, prawda, bawi w jakiegoś tam demiurga, prawda, który układa nam nasze życie. To też jest możliwe, tego też nie wykluczam. No dobrze. Dużo było przypadków UFO, które pan jakby osobiście badał? To znaczy było kilka. Ja zajmowałem się przede wszystkim UFO tutaj w moim najbliższym otoczeniu. Napisałem książkę pod tytułem Projekt Tatry. A wszystko zaczęło się od artykułu właśnie na ten temat, na temat projektu Pennine, w którego autorzy obserwowali i badali przypadki obserwacji, przypadki bliskich spotkań z UFO w górach Pennine, na Wyspach Brytyjskich, gdzie właśnie znajdowano, czy nie znajdowano, tylko może doszło do wielu bliskich spotkań, do wielu obserwacji dalekich, które pozwalały sądzić, że góry Pennine są jakimś tam, prawda, obszarem Ziemi szczególnie wyróżnionym przez UFO. No bo rzeczywiście tam jest, też miał właśnie, tak jak mówię, było dużo wydarzeń historycznych, które no, mogły być kluczowe nawet dla historii, powiedzmy, Wielkiej Brytanii czy narodów tam zamieszkujących. Dlatego najpierw zabrałem się za Tatry i tutaj okolice Beskidów. No cóż, stwierdziłem, że też są obserwacje UFO. Były, które i bliskie spotkania, które są bardzo różne, począwszy od obserwacji dalekich, których jest najwięcej, i nocnych świateł, aż do bliskich spotkań, praktycznie rzecz biorąc, wszystkich rodzajów, od pierwszego do szóstego. Także tutaj pod tym względem nie odstajemy jakoś od światowej średniej. Natomiast jeżeli chodzi o Tatry, no to jest bardzo ciekawa rzecz, bo chodzi na przykład badałem taką rzecz jak przypadki tajemniczej śmierci czy zaginięć ludzi w Tatrach i rzeczywiście jest 40 takich przypadków, począwszy od jeszcze końca XIX wieku, kiedy zaczęła być modna turystyka tatrzańska, no aż do dni ostatnich, nie? Kiedy też zdarzają się właśnie przypadki jakichś niewyjaśnionych zgonów, niewyjaśnionych zniknięć, prawda, kogoś. I nie są to na przykład zniknięcia, tak jak ostatnio zniknięcia amerykańskiego turysty, który gdzieś tam, prawda, sobie polazł w góry i nie dał znaku życia. Został później, zgłosił się do schroniska, ale to jest typowy właśnie taki wypadek górski i nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast są wypadki, gdzie ludzie wychodzą, prawda, idą ze schroniska i znikają. Nie ma ich. No. Jeszcze przed 1989 rokiem, no to ludzie na przykład przekraczali nielegalnie granice i gdzieś tam uciekali do Austrii, gdzieś na zachód, ale czy prędzej, czy później oni się objawiali. Czy dawali znać rodzinie, gdzie są. Czy, powiedzmy, władze innych państw dawały znać, że dany obywatel przebywa na ich terenie. Natomiast tutaj nie. Tutaj ludzie wychodzą, znikają, nie ma ich. Koniec, kropka, punkt. Poszukiwania wszystkie, jak to się mówi, no, biorą w łeb. Są bezowocne. Tak było z Wieruszewską, tak było z Semczuk, tak było z Oszongostaite, tak było z wieloma innymi ludźmi, którzy właśnie zniknęli w Tatrach, najczęściej albo w rejonie Czerwonych Wierchów,
Giewontu albo w rejonie Rysów. To tam. Tam były jeszcze takie szczególnie ciekawe przypadki, że na przykład osoba zaginęła, szukano jej bardzo intensywnie i ciało zostało później znalezione, powiedzmy po jakichś kilku dniach lub kilku tygodniach, w stanie prawie nienaruszonym i żeby było ciekawiej, w miejscach, które były wielokrotnie przeszukiwane. No. Także takie właśnie ciekawe sprawy mnie interesowały w kontekście właśnie między innymi, być może to było być może to wszystko były zamieszane jakieś nieznane obiekty latające UFO, tylko że jak to się mówi, nikt nikogo nie złapał za rękę. Nie złapał mnie, nie złapał mnie, został, prawda, z dymiącym pistoletem. Także tutaj w tym przypadku możemy tylko sobie podejrzewać, że coś takiego miało miejsce, choć przyczyna mogła być różna. Tak jak na przykład tragedia w Dolinie Jaworowej w 1923, jeżeli pamięć nie zawodzi, kiedy zginęły trzy osoby zginęły, prawda, a jedna ocalała, która sama nie wie dlaczego. To byli trzej mężczyźni, prawda, w różnym wieku, w różnej kondycji fizycznej, w różnym stanie zdrowia. Oni umarli, prawda, a kobieta przeżyła. I ona sama nie wie dlaczego. To jest najzabawniejsze, co zabawne nie jest. To jest właściwie straszne, bo człowiek wyjdzie w góry i zginie. Tak samo jak na Babiej Górze. Tego samego dnia był wypadek, że zginęło trzech mężczyzn, jeden przeżył. Z jakiego powodu właściwie nie wiadomo. Twierdzi się, że prawdopodobnie mogło ich zabić jakieś załamanie pogody. No, załamanie pogody rzeczywiście wtedy było, no bo pojawił się ostry niż i co za tym idzie, doszło do silnego wiatru fenowego. No ale załamanie pogody nie wybiera sobie płci. Tak, oczywiście. Także tutaj to jest ta sprawa właśnie jest cały czas otwarta i właściwie nie wiadomo, jaka była przyczyna. Podobnie zresztą było z Kraszewską. Na Czerwonych Wierchach, właśnie na podejściu z Czerwonych Wierchów na Kobylarzu, to też zginęła właściwie nie wiadomo dlaczego. Jej towarzyszka nagle stwierdziła, że dziewczyna po prostu zasłabła i z minuty na minutę stan zdrowia tak się pogorszył, że jak już przybył ratunek, już nie było kogo ratować. Dziewczyna umarła. Młoda dziewczyna, 20 lat. Podobnie zresztą było z Aldoną Szóstowską. Też wypadek sprzed wojny, która też zginęła w niewyjaśnionych właściwie okolicznościach na Wielkiej Turni. Znaleziono jej zwłoki po miesiącu. Przez miesiąc szukano i owszem, znaleziono ją w stanie, no, ciało praktycznie rzecz biorąc, prawie świeże, bez śladu rozkładu. No niby rozrzedzone powietrze, niskie temperatury, no ale. A czym się charakteryzują te miejsca, w którym dochodziło do zgonów lub też To zaginięć? znaczy, wie pan, w tych miejscach to są miejsca na wysokości już prawie się nawet ponad 2000 metrów. To jest raz. Po drugie, jeżeli idzie o Czerwone Wierchy, to przede wszystkim są masywy wapienne, nakryte czapkami krystalicznymi. No i jest bardzo duża ilość jaskiń. Dlatego część zniknięć można by było wytłumaczyć na przykład, że ktoś wpadł w jakąś dziurę, w jakąś studnię. Wystarczy, że poleciał 5 metrów w dół i właściwie człowiek znika. Niewielki otwór, prawda, trudno jest go znaleźć. Nawet gdyby miał, powiedzmy, jakieś urządzenie, no, powiedzmy, radiotelefon czy telefon komórkowy, to zdałoby się psu na budę, bo sygnał szedłby tylko, prawda, przez otwór jaskini w niebo, Panu Bogu. Natomiast nie można by go było odebrać. Poszukiwania takie jeszcze, jak się spadnie z wysokości paru metrów, można się połamać, stracić przytomność, no i wtedy koniec. Także jest. No to jest nie moja hipoteza, to jest hipoteza pana Łataka z Zakopanego. Ale no, dość prawdopodobna, tylko że właśnie takiej mikroszczeliny czy mikrostudni jeszcze na razie nikt nie znalazł, co nie znaczy, że ich nie ma.
Ja tylko pamiętam, jak kiedyś próbowałem przejść z właśnie tego spod Kobylarza do Nawantule. No to droga, która jest bardzo krótka na mapie, nawet nie ma chyba, no nie wiem, może jest kilometr powiedzmy. Ja ją mordowałem, forsowałem ponad godzinę, prawie półtorej godziny. I to też właśnie, musiałem przejść po straszliwych wertepach. No i mówię, parę razy omal się nie zabiłem przy tej okazji. Także jest bardzo niebezpiecznie. Mimo tego, że Tatry są nasze Tatry są takie niewielkie, nasze Tatry są takie, wydawałoby się bezpieczne, jednak nie. To jest nieprawda. Tak więc tutaj, jeżeli idzie o Beskidy, w Beskidach podobnie. Chodzi o masyw Babiej Góry. Masyw Babiej Góry jest jednym z najbardziej tajemniczych, powiedzmy, masywów tutaj, jakie znam, dlatego że raz, że występują tam właśnie dziwne zjawiska, powiedzmy, pogodowe. Babia Góra, jak każda kobieta, jest kapryśna pod tym względem. Poza tym, no, podobno jest tam profesora, prawda, Pająka, tunel o szklistych ścianach, który gdzieś tam występuje właśnie, miałem niedawno, czy miałem maila. Powiedzmy o tym, bo to jest bardzo ciekawa historia. To znaczy, to najlepiej było powiedzieć pan Pająk, który tym się zajmował. On tylko podał relację pewnego świadka, nie podał jego nazwiska. W każdym razie świadek twierdził, że był w tym tunelu w Babiej Górze. Znajduje się, jego wylot znajduje się mniej więcej na wysokości 2/3 od podstawy, tylko właśnie nie wiadomo, czy od podstawy góry, czy wysokości bezwzględnej góry. No jest właśnie problem. No bo to jest różnica mniej więcej kilkuset metrów, nie? Wysokości. W każdym razie to ma znajdować się po stronie słowackiej, w jakichś skałkach. No, przejrzałem kiedyś te skałki, znaczy tę okolicę, ale jakichś skałek specjalnych nie widziałem. Być może jest to w lesie, trudno powiedzieć, mówię, nie znamy dokładnej wysokości, na jakiej to się znajduje. W każdym razie miał tam znajdować się tunel, który był jakby wytopiony w skale. Więc musiały tam grać rolę bardzo, bardzo wysokie temperatury, rzędu kilku tysięcy nawet stopni. No i tam podobno miał ten tunel prowadzić gdzieś nawet do Ameryki, czy do Szambali Agarty. W każdym razie miały tam mieszkać jakieś potężne, wszechmocne stwory, które właśnie latały sobie przy pomocy latających talerzy. Z drugiej strony ja słyszałem opowieść o tym, że rzeczywiście ktoś, to był pracownik schroniska Beskidenvereinu na Babiej Górze, twierdził, że no, w nocami, prawda, szczególnie w zimie, tam działy się bardzo dziwne rzeczy, które no, przypominają, powiedzmy, to, co pokazali realizatorzy bliskich spotkań trzeciego rodzaju. Właśnie jakieś dźwięki, jakieś głosy, jakieś dziwne światła, prawda? Szuflady otwierały się same, powiedzmy, wszystko latało, wszystkie metalowe przedmioty. Wypisz, wymaluj, no, działanie, powiedzmy, jakiegoś magnokraftu. Czy tego rodzaju pojazdu, nie? Także tutaj rzeczywiście te opowieści krążą wokół tej Babiej Góry. Jeżeli chodzi o Babią Górę jeszcze, na Sprzęczy Krowiarki podobno w 1942 lub 1943 roku były prowadzone jakieś doświadczenia z działami dalekiego zasięgu, więc strzelano z Sprzęczy Krowiarki w kierunku na główny łańcuch Tatr. No i tam te pociski podobno trafiały, tam między innymi w żółtą turnię, w niebieską turnię, w zawrotową turnię i jeszcze tam gdzieś, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie gdzie, ale prawda, jak strzelano z tych dział, to w Lipińcy wylatywały, prawda, okna od fal uderzeniowych. Ja w tym, prawdę, trudno mi powiedzieć, ja to słyszałem od osób trzecich, które jeszcze pamiętały te wydarzenia. To mi, prawda, powiedzieli moi koledzy ze Straży Granicznej, którzy pracowali właśnie tam.
No właśnie, wracając do czasów, kiedy pracował Pan w Wojskach Ochrony Pogranicza, czy też służył Pan w Wojskach? Służyłem. Tak, w Wojskach Ochrony Pogranicza. Czy na tle zawodowym były jakieś zgłoszenia odnośnie różnych dziwnych, ciekawych zjawisk dziejących się na terenie teatru? No, tak, oczywiście. Na przykład po publikacji cyklu artykułów w takim czasopiśmie, już niestety nieistniejącym nasze strony, zgłaszali się do mnie ludzie, właśnie mieszkańcy Zakopanego, czy powiedzmy ludzie związani w jakiś sposób z Zakopanem, mieszkający na przykład w Warszawie czy w Krakowie, którzy mi opowiadali właśnie o swoich przygodach, swoich jakichś dziwnych spotkaniach z nieznanymi obiektami latającymi, czy z jakimiś dziwnymi istotami. To jest właśnie zapisane właśnie w książce Projekt Tatry. Także tutaj pod tym względem to też było. Jeżeli idzie natomiast o moich kolegów z granicy, służących właśnie w Polskiej Straży Granicznej, czy w Słowackiej Straży Granicznej, no to też opowiadano mi ciekawe rzeczy, no, może powiedzmy bardziej związane z psotroniką, ze zjawiskami psi. Więc jeżeli chodzi o informacje od kolegów z różnych służb, no to też miałem informacje, prawda, przede wszystkim od Słowaków, chociaż od kolegów, prawda, z Czech też. I Węgier. Właśnie taki był, mam takiego znajomego, nazywa się dr Gabor Torcoli. On służył w węgierskiej straży granicznej na granicy z Jugosławią, znaczy w tej chwili z Serbią. I tam właśnie opowiadał, że zanim, prawda, zaczęła się jesień, prawda, jesień ludów w Europie Środkowej, właśnie obserwował wielokrotnie przeloty, prawda, czerwono świecących kul, prawda, nad granicą, prawda, z byłą Jugosławią. Także to mówię, to akurat mi to utkwiło, dlatego że właśnie czerwone kule najczęściej są kojarzone właśnie z UFO. To są te tak zwane ball of lights. Ball of light, czyli dosłownie kula świetlna, kula światła. To by było właściwie to, no na to nie mam informacji, nie miałem żadnych z Niemiec, no bo oni byli dość zamknięci na takie rzeczy, no nie mówisz, że w towarzyszach radzieckich, którzy całkiem tego się bali, tego tematu. Znaczy bali się, albo nie wiedzieli nic, byli bardzo ciekawi, albo jeżeli wiedzieli, to milczeli z wiadomych względów. Nie? Także teraz się okazuje na przykład, że KGB i pograniczne wojska, prawda, KGB zbierały te informacje też. Podobnie jak powiedzmy służby zachodnie. No właśnie, a jaka była droga służbowa kiedyś tego typu informacji? Czyli jeżeli dany pogranicznik coś zobaczył i to zgłaszał to na strażnicy, później szedł jakiś meldunek wyżej? Z tego, co mi wiadomo, to nie. Raczej ludzie bali się tego. Znaczy może nie bali się, starali się omijać to i najczęściej to było, kończyło się na szczeblu strażnicy czy GPK. Znam kilka takich przypadków, że właśnie żołnierze obserwowali przeloty jakichś, prawda, dziwnych takich tych. Mówili o tym, ale przełożeni tego nie przyjmowali. Czy ewentualnie znajdowali jakieś takie wytłumaczenie, a to była flara, a to był jakiś samolot, a to był jakiś balon, czy coś tam jeszcze innego. Także starano się, po prostu, no jeżeli coś było nieznane, no to raczej trudno mi powiedzieć, czy było to meldowane, ale z tego co wiem, to nie. Natomiast jeżeli chodzi o Wojsko Ochrony Powietrznej kraju, WOPK, to tak, to te meldunki były przyjmowane, ale co z nim się działo, trudno powiedzieć. To na to mógłby odpowiedzieć tylko Bronisław Rzepecki, który się zagłębiał bardziej w te zagadnienie. Także tutaj jeżeli chodzi o WOP, no to raczej to było przemilczane niektóre tematy. Po prostu ludzie albo nie zwracali na to uwagi, a jeżeli nie zwracali uwagę, to bagatelizowali. Może to tak. No. A jakiego typu były te zjawiska psi, które o których opowiadali Pana znajomi koledzy?
Chociażby zjawiska tego rodzaju, na przykład jak pojawianie się jakichś duchów, pojawianie się jakichś, prawda, postaci, jakieś głosy, jakieś takie rzeczy, no ogólnie rzecz biorąc, co się traktuje jako, powiedzmy, zjawiska parapsychologiczne. Ja się tym specjalnie nie zajmowałem, chociaż niektóre przypadki, niektóre podkreślam przypadki, były, kojarzyły mi się na przykład z bliskim spotkaniem zerowego rodzaju, to znaczy spotkanie istoty bez udziału, prawda, nieznanego obiektu latającego. Bo było kilka takich przypadków, że no ktoś tam zobaczył, że coś przyszło, ewentualnie były odwiedziny typu bedroom visitor, nie, czyli ktoś wszedł do sypialni w nocy, no i tam różnie ludzie na to reagowali, najczęściej albo strachem, albo byli po prostu sparaliżowani. Ale to były właśnie tego rodzaju przypadki. Natomiast tutaj jeszcze powiedzmy na początku lat 90. nawiązałem współpracę bardzo owocną zresztą z doktorem Miloszem Jesińskim, aktualnie dyrektorem Muzeum Krajowego Muzeum w Żylinie, który no właśnie też mi bardzo pomógł, jeżeli idzie o zbieranie właśnie niektórych takich ciekawych rzeczy z terenu Słowacji i Czech. Także tutaj, no Węgier też. Tutaj z kolei oni zajmują się, podchodzą do tego zupełnie inaczej. Też owszem, zbierają jakieś tam informacje. Szczególnie, prawda, inżynier Mirosław Karlik z... nie z Żyliny, tylko nie pamiętam w tej chwili, gdzie on mieszka. W każdym razie on prowadzi swoje takie właściwie jedyne w tej chwili organizacje na Słowacji, która się zajmuje tym właśnie UFO. I nie tylko, bo różnymi takimi, prawda, dziwnymi fenomenami też. I tutaj, jeżeli idzie o właśnie Mirosława Karlika, rzecz jest o tyle ciekawa, że jest to inżynier atomista. On był byłym pracownikiem elektrowni jądrowej Jasielskiej Bohunice. I on na przykład też twierdził, że w wielu przypadkach kojarzy się, prawda, UFO zjawisko z jakimiś tam wydarzeniami w tej elektrowni. No niestety on też jest, nie może za dużo powiedzieć, bo jest związany tajemnicą służbową, więc... Ale samo to, co on pisze, no jest rzeczywiście bardzo ciekawe. W każdym razie potwierdzają się na przykład jego raport na temat właśnie tych wydarzeń w tej jasyńskiej buchunicy elektrowni jądrowej. To się kojarzy na przykład z artykułami Kartochwila na temat Czarnobyla i tam obserwacji UFO. Czyli dla mnie jest oczywiste w tej chwili, że oni, kimkolwiek są, interesują się naszą, powiedzmy, atomistyką, naszą energetyką jądrową. Pilnują nas, żebyśmy sobie krzywdy nie wyrządzili. No, żebyśmy sobie nie zrobili kuku, chociaż z drugiej strony jakoś nie było ich w Fukushimie, nie? No, ale na pewno wiem z tego, co wiem od Japończyków, że tam obserwowano właśnie też pojawianie się UFO, także oni raczej obserwują, a nie ingerują. Chociaż Jurij Kartochwil twierdzi, że oni ingerują w ten sposób, że na przykład zmniejszają promieniowanie tego radioaktywnego paskudztwa, które wydobywało się w Czarnobylu. Ile w tym prawdy, trudno mi powiedzieć. W każdym razie taka informacja poszła, jak to się mówi, między ludzi i weter, nie? Bardzo ciekawe są doniesienia Amerykanów, Roberta Hastingsa między innymi, który pisze wprost o tym, że amerykańskie instalacje jądrowe, wojskowe i cywilne są po prostu pilnowane przez UFO. Oni się wielokrotnie tam pojawiali. Co więcej, na przykład dochodziło do wyłączeń na przykład komputerów sterujących w rakietach, znaczy pociskach rakietowych Minutemen. Czy jeszcze innych, jakie tam były. On to opisuje, że wprost, że w momencie część, powiedzmy, pocisków rakietowych znajdujących się na polach startowych została sparaliżowana. Nie można by ich było wystrzelić na przykład w wojny ze Związkiem Radzieckim jeszcze wtedy. I tutaj jest właśnie ten problem, ja to opisałem
na łamach między innymi Nieznanego Świata w artykułach. Także tutaj, wracając właśnie na nasz teren, no tu nie mamy na całe szczęście żadnych instalacji jądrowych, ani wojskowych, ani cywilnych. Także tutaj ich może przyciągać coś innego, ale co, trudno powiedzieć. Bo tutaj na przykład, no, nie dziwi mnie na przykład, że interesują się karkonoszami, bo tam są złoża na przykład rud uranowych, nie? Nie dziwi mnie na przykład, że interesują się północno-wschodnią Polską, dlatego że też tam są pokłady, prawda, rud polimetalicznych i między innymi z uran jest wiele innych ciekawych pierwiastków, na których uważam, powinniśmy położyć wreszcie rękę i je zacząć wydobywać, bo zrobią to inni. No ale to już jest osobna sprawa, to jest sprawa polityki, nie moja. Choć mówię, choć z drugiej strony na przykład wiadomo, że mówię, te złoża znajdują się w całym takim pasie od Suwałk aż po Trójmiasto. No, jest się o co bić, jak to się mówi. Także tutaj tak te sprawy wyglądają. Trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, bo prawdopodobnie jakieś meldunki może były, ale chyba są utajnione jeszcze. Kiedy były tutaj składowiska broni jądrowej radzieckiej. Prawdopodobnie właśnie wszystkie, albo przynajmniej ledwia część obserwacji z okolic Legnicy, z okolic, prawda, tam gdzie znajdowały się jednostki radzieckie i najprawdopodobniej znajdowały się również składowiska radzieckiej broni jądrowej. Tam też zapewne było dużo obserwacji, z tym, że mówię, Polacy raczej się bali mówić, Rosjanie milczeli. Także tutaj jest jeszcze ciemna plama i ciemna liczba. Ciekawe, czy nie wiem. Dokumenty związane z tego typu incydentami nad terenami militarnymi są gdzieś jeszcze dostępne w jakimś, nie wiem, centralnym archiwum wojskowym? To znaczy na pewno są w MON-ie. To z tego. To jest oczywiste, że takie rzeczy są właśnie w archiwach Ministerstwa Obrony Narodowej. I na pewno o takich rzeczach meldowano, to jest pewne, tylko że no mówię, wszystkie takie rzeczy raczej były tajne przez poufne łamane przez odczytanie spalić. Także tutaj to trudno było powiedzieć. Dobrze byłoby, gdyby może kiedyś dożyjemy tego dnia, że to zostanie odtajnione, to się wtedy dowiemy czegoś więcej, ale... A czy istniały jakieś jednostki na terenie Polski, jednostki specjalne, które się zajmowały tym tematem, jeżeli chodzi o MON? To znaczy jakim tematem? Czy z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej była jakaś wyznaczona, nie wiem, grupa, jednostka, która się... Ponoć była. Zajmowała. Ponoć była. To już na ten temat, na przykład ten temat tutaj badał Bronisław Rzepecki. I on może najwięcej na ten temat powiedzieć. Ponoć była i to wojska lotnicze się tym zajmowały. No, prawidłowo tak powinno być. No, natomiast może gdzieś jeszcze w archiwach byłego WSW, Wewnętrznej Służby Wojskowej, czyli kontrwywiadu wojskowego, być może też są jeszcze jakieś dokumenty na ten temat, ale właśnie nie wiem, czy ktoś badał te dokumenty, znaczy na pewno są w IPN, ale IPN nie zajmuje się takimi rzeczami, a szkoda, przydałoby się, żeby może wreszcie ktoś z IPN-u się tym zajął. Także tutaj jest jeszcze też kolejna ciemna plama, która... Proszę powiedzieć, czy chociażby właśnie tego typu rzeczy jak tunele pod Babią Górą, czy to są jakby informacje incydentalne, czy na przykład, nie wiem, rozmawiając z starymi mieszkańcami tych terenów, słyszy się, że oni mieli na ten temat wiedzę i dużo więcej wiedzieli niż w tym momencie. To znaczy, wie pan, akurat o tych tunelach to się mówi, tutaj krążą opowieści właśnie praktycznie, że biorąc w całym tutaj terenie Beskidu właśnie Wysokiego. Z
tym, że na przykład tak, w Siedzinie krąży opowieść o tym, że owszem, jest tunel, ale nie pod Babią Górą, tylko pod jednym ze szczytów, którym wiodła ten tunel od, prawda, Siedziny na Orawę, który został przekopany przez gwarków z kopalni soli w Bieliczce po to, żeby, prawda, kupcy mogli bezpiecznie właśnie przejechać na Orawę bez konieczności objeżdżania tutaj przez Pytkowice i przez Pytkowicką. Czyli on jakby też przez mieszkańców był użytkowany? Też. Tak. Ale przede wszystkim przez karawany kupieckie, które wtedy szły na Węgry i dalej, Austrię, na Wiedeń i dalej aż do Rzymu. No, zresztą sama w Sosnowie Beskidzkiej też jest, prawda, karczma, która się nazywa Rzym. No, w tej chwili to ona jest, tam były jeszcze, przed nią były dwie karczmy, które sięgają właśnie mniej więcej tych czasów XVII wieku. I wszystkie nazywały się Rzym. No bo najczęściej legenda mówi, że tam właśnie diabli porwali Twardowskiego na Księżyc. No. Ile w tym prawdy, trudno powiedzieć, ale no taka sympatyczna, miła legenda, która, powiedzmy, no tutaj, którą Suszanie lansują, prawda, wśród ludzi, przyjezdnych turystów. No, bo na przykład uczeni nasi twierdzą, że na przykład Twardowski został porwany gdzieś w Węgrowie, że porwano go gdzieś jeszcze, już nie pamiętam w tej chwili, w której miejscowości. To wykorzystał zresztą Krzysztof Gradowski w swoim filmie właśnie o mistrzu Twardowskim. Ale mi się wydaje, że najbardziej logicznym z punktu widzenia i historycznego, i geograficznego jest właśnie legenda tutaj o Suchej Beskidzkiej. Dlatego, że rzeczywiście tutaj biegł szlak kupiecki, szlak pielgrzymkowy właśnie z Krakowa dalej w kierunku na Rzym. Więc to jest bardzo możliwe. A czy porwano tam Twardowskiego? Wszystko jest prawdopodobne w tym układzie. Czy akurat Twardowski miał jakieś do czynienia z czartowskimi mocami? No, to już raczej odsyłam do Romana Bugaja i jego opracowania kapitalnego, które polecam właśnie, mistrz Twardowski. Także tutaj jeszcze wracając do sprawy tych tuneli, więc mówi się cały czas właśnie, że są tunele, które łączą przede wszystkim Orawę tutaj z Podhalem i z Beskidami. No. Tylko że jakoś do dziś jeszcze nikt do tych tuneli się nie dokopał. To są po prostu legendy, ale w każdej legendzie coś jest. I być może są to echa legendy właśnie o tym tunelu o szklistych ścianach. Być może się to wszystko tak nakłada, to tak? Być może tak, no Boże. Przecież każda legenda ma jakieś ziarnko prawdy. Jakieś ziarnko prawdy w sobie, zawsze jest jakiś początek, coś, co mogło kogoś zainteresować i później to zaczęło obrastać. Niech pan popatrzy na taki przypadek Roswell. Tam, według mnie, prawdopodobnie doszło do katastrofy samolotu z bombą atomową na pokładzie. I teraz tak, gdyby USAF powiedzieli, a właściwie SAC, SAC, gdyby oni powiedzieli, że słuchajcie, kochani mieszkańcy Roswell, nic się nie denerwujcie, w naszej mniej więcej 100 km na północ od miasta rozbił się nasz, prawda, B-29 z bombą atomową na pokładzie, ale nic się nie stało. Wyobraża pan sobie, co by było? No, byłoby tam, prawda, nie dość, że panika, to jeszcze, prawda, od razu by nasłali na nich kongresmenów i cudawianki, co by tam się dorabiało, bo już społeczeństwo amerykańskie wiedziało, czym jest bomba atomowa, jak to działa i jakie są tego skutki. Więc to trzeba było coś z tym zrobić. No, zrobiono. Wymyślono, że, prawda, tam się rozbiło UFO, dlatego wojsko zamknęło cały teren, zbiera to wszystko, szczątki, prawda, do kupy. No i, prawda, zaczynają się ciekawe rzeczy dziać. A to pojawia się jakiś świadek, który coś tam widział, a to pojawiają się jakieś filmy, które pokazują, jak tam rozcinano, prawda, jakąś tam kobitkę
z kosmosu i tak dalej i tam podobnie. Co chwilę, jak to się mówi, nie daje się umrzeć tej legendzie. Dlaczego? No to dlatego po prostu, że tu chodzi o pieniądz. Tu chodzi o pieniądz. Roberto Pinotti w jednym ze swoich artykułów, i chyba nawet w filmie Cadero sulla terra, stwierdza wprost, że miasto Roswell zarabia około 8 do 10 milionów dolarów rocznie na turystach. No to co, będą zażynać kurę, która znosi złote jaja? No tacy głupi to nie są, nie byli, nie będą. Ja mówię, gdyby nasi wreszcie wzięli i zaczęli myśleć, to mogliby to samo zrobić z Gdynią. Właśnie z incydentem, UFO incydentem w Gdyni. Bo to była naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Tu zresztą też badał to Bronisław Rzepecki razem z ekipą telewizji japońskiej, 8 kanałem telewizji Tokio. No i oni rzeczywiście dotarli do konkretnych osób, dotarli do konkretnych świadków, którzy pamiętali, co tam się działo, a działy się bardzo dziwne rzeczy. Ja mówię, gdyby ktoś to wziął, jakiś inteligentny biznesmen, mógłby na tym zacząć robić naprawdę pieniądze, tak jak robią to w Roswell. No tylko, że u nas wiadomo, to jest typowo polskie, u nas się to nie opłaci. Ja uważam, że trzeba po prostu, jeżeli już się bawimy w badanie jakichś zjawisk niezwykłych, tutaj wrzucam, prawda, komuś kamyczek do ogródka, pseudotronikom prawdopodobnie, bo to jest ich ogródek, to ja mówię, no potrzebne są niestety na to dowody twarde. Nie to, że jedna pani powiedziała drugiej pani, że ktoś tam coś tam zobaczył przy pomocy wahadełka, czy różdżki, czy tego. Okej, dobrze, proszę bardzo, ale pokażcie mi to jeszcze raz. Zebrać 20 pseudotroników i niech badają to. I z każdego takiego badania raport. Może coś z tego wyniknie. Trudno powiedzieć. Ale trzeba mówić, trzeba zacząć szukać, a przede wszystkim musi szukać nauka. Bo oni są od tego. Tylko, że jak ktoś się mówi, prawda, naukowcom coś, że no, prawda, zaobserwowano takie a takie zjawisko, co pan może powiedzieć na to? Jak naukowiec odpowiada, a widział pan planetę Wenus, czy widział pan Jowisza, czy widział pan, powiedzmy, balon, czy jeszcze coś takiego, to jest coś, co mnie rozwala. Bo uważam, że jeżeli już ktoś przychodzi do mnie z daną informacją, to obowiązkiem naukowca jest wziąć się tą informacją zająć, w jakiś sposób weryfikować, sprawdzić, poszukać świadków i tak dalej. Przeprowadzić całe dochodzenie nawet, a nie, a no, było, tam wiesz, biedny głupku, kurczę, prawda, psiowy. Co ty mi możesz powiedzieć wielkiemu profesorowi tam, jakiemuś Sikińskiemu, nie? Także tu niestety, dopóki się nauka nie zajmie tym konkretnie, to my ciągle będziemy się bawić po prostu po amatorsku. Mnie, jedno co mnie zawsze no, wkurza z tym wszystkim. Na Zachodzie są całe organizacje, które zajmują się właśnie badaniem nieznanego. Mają pieniądze, mają, prawda, przede wszystkim mają aparaturę badawczą i mają uczonych, którzy się tym zajmują. Bo u nas nasza nauka się, nie wiem, wstydzi, boi, nie wiem, nie, trudno mi powiedzieć jest. Ale w każdym razie odnoszę wrażenie, że ten temat jest tak wstydliwie pomijany gdzieś tam, prawda? Przeczytałem takie wypracowanie doktora habilitowanego, nie pamiętam w tej chwili imienia, w USP chyba, albo w Zielonej Górze, albo nie, w Zielonej Górze. Profesor Gill. W każdym razie, no, stwierdził, że po prostu to są wszystko, to co my głosimy, to są wszystko bzdury, to jest wszystko głupota, to są wszystko, prawda, to jest wszystko chciejstwo. No dobrze, powiedzmy, że to jest nasze chciejstwo. Ale kto nam to udowodni? Jak żaden, prawda, uczony nie ruszy się z miejsca, żeby nawet udowodnić nam to, że się mylimy. No to o czym my mówimy właściwie. No, szkoda gadać. Tak samo jak na przykład tutaj właśnie też wracając do uczonych. Niedawno tłumaczyłem bardzo ciekawą partię materiału
z byłego Związku Radzieckiego. I okazuje się, że tam po prostu zostali zmobilizowani uczeni i wojskowi do badania konkretnych problemów. A się między innymi UFO. I to pod auspicjami KGB i GRU. Także tutaj właśnie między innymi o słynny badacz, prawda, komandor doktor Ażarza. No, człowiek, który był komandorem marynarki wojennej, czyli już starszym oficerem. I prawda, zajmował się sprawami akurat nie UFO, tylko USO, czyli nieznanych obiektów podmorskich, podwodnych. Czy na przykład Misza Garstein, który też zresztą doktor, to się nazywa tam kandydat tam jakiś nauk. W każdym razie gość, który zajmuje się tajnymi broniami Hitlera. Mam jego książkę, nie wiem, może ją przełożę. Jednak zawsze wymaga trochę czasu i trochę pracy. Ale w każdym razie tytuł jest bardzo obiecujący. Śmierć latającym spotkom Hitlera. Thank you.